kochani, witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Przyszedł czas na wakacyjny przegląd roślin. Zaczynamy tutaj, żeby nie przedłużać, od parapetu, tego od południowo-wschodniej strony. Jak wiecie, bardzo lubię hoje, mam ich dużo, jak widać na załączonym obrazku. Kto widział ostatnio dwa hojowe odcinki, które Wam podlinkuję w opisie, możecie nadrobić, no to wie, że hoje ostatnio przechodziły u mnie metamorfozy, ale od tamtego czasu też zdążyło się trochę pozmieniać. Zobaczycie, gdzie je poustawiałam. No i tak jak wspominałam, mamy tutaj też inne rośliny niż hoje, więc przechodzimy od razu do przeglądu. W tym oknie znajduje się też wisząca półeczka, ale zajmiemy się najpierw tym parapetem. Spójrzcie, do takiej oto doniczki, którą dobrze znacie, posadziłam sobie moją Sansevierię Honey. Jedyny okaz Honey, jaki mam. Ona jest teraz świeżo podlana. No i sierpień to zdecydowanie jest czas moich sans. Wszystkie się rozrastają, wypuszczają nowe liście, nowe pędy. Ta nie urodziła jeszcze żadnego maluszka, ale słuchajcie, bardzo, bardzo mi się podoba. Mam ją od Ilonki, którą serdecznie pozdrawiam. Dzięki jej pomocy przyszła do mnie właśnie kiedyś taka paczka z centrum ogrodniczego, które jest tam u niej. No i ta Sansa właśnie była w tych paczkach. Też te unboxingi Wam podlinkuję, jakby sobie ktoś chciał zobaczyć. Bardzo ładna Sansa, bardzo ładnie rośnie. No i powiem Wam, że w tej doniczce tutaj też nabrała dla mnie nowego takiego charakteru, nowego wymiaru. Bo wcześniej stała trochę tak, wiecie, na samym podstawku, teraz ma swoją osłonkę i w rogu sobie tutaj ładnie rośnie, bo w pełnym słońcu niestety, ale za bardzo mi się przesuszała. Ona ma dosyć cienkie liście, mimo tego, że jest tym sukulentem, no to musiałam ją w bardziej zacienione miejsce postawić. Tutaj jest roślinka, która była w ulubieńcach wiosny. Bardzo mi się podoba, jak ta roślina się rozrasta. Cały czas jej się te pędy wydłużają w takie fajne, wiecie, porozgałęziane zygzaczki. Podoba mi się właśnie, jak ona rośnie i tutaj myślę coraz poważniej o tym, spójrzcie, te dwa przyrosty tutaj coraz większe. Myślę o tym, aby właśnie dać ją do jakiejś makramy wiszącej przy oknie, no bo ona rozrośnie się z czasem do rozmiarów potwora. Będzie ogromnym epifilą i już ma tutaj do tego zapędy. No i na razie sobie ona stoi właśnie tutaj. Tu jest bardzo fajne miejsce, tutaj za tą akurat szybą, bo tam jest siatka na owady i jak słońce przechodzi później w tamtą stronę, no to mamy południe i to południe jest takie delikatnie, to południowe słońce przefiltrowane. A tutaj w tej głowie z Pepko, aha, ona jest pełna wody, bo podlewałam. Tutaj sobie rośnie, kochani, Parviflora Splash od Ewelinki i Sigillatis, tylko one coś mi słabo, słuchajcie, rosną, bo ja je raz trzymałam na regale, nie za bardzo tam zapalałam światła, jak były te podwyżki prądu. No to ogólnie zaraz zobaczycie, bo regał Wam też pokażę, jak teraz wygląda. Zlikwidowałam jedno piętro z roślinami. No i ta parwiflorka dopiero jak tutaj trafiła na parapet, to mi zaczęła rosnąć, wypuściła kilka liści. No a tamten czas, jak zapomniałam trochę o roślinach, też nie wrzucałam filmów za dużo, no to troszkę mi przystopowała ze wzrostem. Tutaj mamy świeżo też podlaną Aglaonemę i to jest Aglaonema Silverado. Śmiało mogę powiedzieć, jedna z moich ulubionych roślinek. Spójrzcie, jakie ma przepiękne takie srebrno-zielone liście. Akurat odbija tutaj promienie słoneczne od wiecie, takiego wschodzącego słońca, bo mamy rano. Ja też tutaj siedzę z kawką i opowiadam Wam o moich roślinach. Jest to ogólnie te przeglądy. To są ogólnie jedne z moich ulubionych filmów, kiedy Wam pokazuję całą kolekcję. Bardzo Wam lubię opowiadać o tych roślinkach. Także cieszę się, że mogę dla Was w końcu nagrać ten plant tour. Tutaj mamy, moi drodzy, muszę zmienić perspektywę, żeby światło się zgadzało. No, zmieniłam trochę ustawienia, myślę, że jest lepiej. Tutaj jeszcze Wam właśnie chciałam pokazać, że ta Silverado po przesuszeniu ma takie żółte końcówki. Ona dalej rośnie w hydro, w tym kubeczku, w którym do mnie przyszła. I powiem Wam, że jej już się przyda przesadzenie do większego pojemnika. Ja ją zostawię w hydro, bo ona ma tam piękne korzenie hydroponiczne. Ale zobaczcie, jak się rozrasta. Jest coraz większa. Przepiękne ma te srebrne
ciapy, taki schłodzony zielony kolor niebieskawy. Coś pięknego. No i tutaj, jak widzicie, może już ktoś poznaje po fakturze liści, mamy choję Tequila Sunrise. Bardzo ładna choja z takim fajnym ornamentem na liściu. Zawsze właśnie to żyłkowanie na tequili mi się podoba, zatrzymuje się dłużej, żeby obejrzeć. No i wiecie co, ona mi zaczęła pięknie rosnąć, ja jej tutaj dałam podpórkę, ale niestety w pewnym momencie zawinęłam ją w ten sposób, bo trochę gdzieś tam mi za bardzo wybujała i te liście mi przestały rosnąć. Także gdzieś te hormony wzrostu nie szły do góry i ona mi się niestety zastopowała. Dlatego ją tutaj może zaczepię do góry o doniczkę. Tam o tą makramę ją zaczepiłam, no i może te liście już nie urosną, ale wypuści inne, lepsze. I tak jak widzicie, teraz będzie szpaler chojowy. Wszystkie choje, które tutaj mam akurat na tym parapecie, rosną w hydroponice. No i kolejna choja, kochani, to jest choja Pupicalix Silver Splash, którą się właśnie zajmowaliśmy podczas ostatnich odcinków chojowych. Ona rośnie sobie tu zaplątana na tej podporze z domowych kwietników. Ma się całkiem nieźle. Bardzo ładne liście wypuszcza. Spójrzcie, to jest cała ta podpora. No i tam gdzieś powoli już są młode listki na pędach. Tam już gdzieś sobie fajnie wypuszcza nowe pędy po tym cięciu, bo ja ją dosyć mocno, jak wiecie, pocięłam. Nie wiem, co to za plamki. Jakieś poparzenie słoneczne. A tutaj zbieram z niej właśnie takie kwiatki po przekwitniętej hoi Finlaysoni, do której zaraz sobie przejdziemy. Natomiast teraz się przenieśmy do kolejnej hoi, która... O, tam też widać kwiatki po przekwitnięciu, muszę uprzątnąć. Natomiast tutaj jest średnia sytuacja. Ta hoja była odratowywana przeze mnie. Była taka malutka, słuchajcie, i mi zakwitła kiedyś na regale, jak dużo doświetlałam. A teraz ostatnio ją przesuszyłam i ma bardzo papierowe liście. To nawet widać tutaj, jakie są odwodnione. To jest makrofyla albo marginata. Te młode listki tu pięknie zaróżowiły marginesy. No i jest przesuszona, boję się tam aż zajrzeć do niej w korzenie. Mam nadzieję, że znowu się odratuje, ma słońce, ma wodę. Muszę ją tak zostawić, nie będę jej specjalnie ratować. A tutaj mamy moją ukochaną piękność, która tu też widzę ma poparzenie od słońca chyba. Też troszkę, tak jak wam ostatnio mówiłam, papierowa jest. Nalany ma dosyć sporo wody. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda podświetlona przez światło. Jest to choja właśnie Finlaysoni, o której mówiłam, która kwitnie mi w tym roku już chyba siódmy raz. Spójrzcie, tutaj ma kwiat. O, proszę, tak wygląda. Ładnie się prezentuje, on już niestety przekwita. Zobaczcie, jaki w ogóle ten pęd tutaj kwiatowy jest długi, z racji tego, że kwitł tyle razy i się wydłuża. Zapach ta choja ma taki słodko-piżmowy, bardzo ładny. Bo jest ładny! Ładny jest? Jest kuleczka! Kuleczka jest, no tak, kochani. On... Kuleczka! A powąchaj, czy pachnie ładnie? Pachnie ładnie. Pachnie ładnie. Zgadzam się z tobą, synku. Bo ten... No i tutaj widać właśnie przekwitnięty kwiatostan i tam widać, z którego opadają kwiatki. I to z nich mi się tak właśnie teraz obsypuje i ja sobie tą choję tutaj poprowadziłam do góry. W nadziei, że wypuści mi więcej liści, bo bardzo ją lubię i chcę mieć ją naprawdę dużą. Kolejną choją, która sobie tutaj stoi obok, jest to choja, właściwie to miks choi z preorderu tego chojowego. I mamy tutaj choję Coronarie Pink, choję Susuele i jeszcze jakąś jedną. Posadziłam je tutaj, żeby po prostu się wzmocniły właśnie w słońcu i podjęły wzrost. Zobaczcie, wyglądają całkiem nieźle, trzymają się na tej plastikowej podpórce, póki co jedna tutaj wybujała trochę wyżej, chyba choja Coronaria Pink, która będzie miała przepiękne duże kwiaty może kiedyś. Także słuchajcie, ta choja tu po prostu sobie w spokoju działa, ma się zagęszczać, ma się rozrastać na tą chwilę. No i obok gwiazdy ostatniego odcinka chojowego z przesadzaniem to jest choja makrofyla Pot of Gold.
którą dobrze znacie. Spójrzcie, jakiego pięknego liścia ostatnio wypuściła. I ona tutaj, ja czekałam właśnie, bo ją cięłam. Spójrzcie, jak ona tutaj idzie pięknie. Do góry wypuściła kolejny liść i tam pęd się ciągnie. Mam nadzieję, że on się obsypie cały w liście. Także tu ją troszeczkę dałam do zacienionego miejsca właśnie w rogu. Dałam ją tutaj właśnie w rogu, żeby była nieoświetlana cały czas, trochę osłonięta. Teraz jest akurat w pełni słońca, no bo też potrzebuje go dużo. A później jak słońce już się przesunie znowu w tamtą stronę, no to tutaj będzie padał taki półcień i może nie będzie mi się tak przypalała. Tam widzicie na zdjęciach na dole, na nagraniu na dole, słuchajcie. Na przykład tamten liść jest taki brzydki, popalony. I tutaj też mam takie kropki właśnie. Zobaczcie, tutaj mamy zaraz obok chwoję Finlaysoni Aleja Garden, która wypuściła kilka nowych liści, więc trochę odżyła w tym sezonie. Do tej pory miała cały czas tylko dwa liście przez długi, długi czas, ale coś tu już się zaczęło dziać. Tutaj z dwóch stron wypuszczę jeszcze dwa dzióbki, co wskazuje na to, że będą to dwa nowe pędy. Także jest całkiem nieźle. Tu u góry na półce pokażę Wam teraz w ten sposób moją choję Vibergie, którą tak jak ucięłam w zeszłym roku na wakacje, tak stanęła w miejscu jak zaczarowana i nie chce w ogóle dalej rosnąć. O, tak się teraz prezentuje. Także obraziła się chyba za to cięcie. Była bardzo gęsta. No i nie widzę, żeby coś tutaj się działo w tym momencie z tą choją. Ale daję jej jeszcze szansę. Tutaj mamy przepiękną choję. Super rozrastającą się choję Wayeti, którą już też w sumie pokazywałam Wam w tym odcinku niedawno na kanale z tymi metamorfozami chojowymi. Spójrzcie, jaka ona jest piękna. Rozrasta się, pięknie się przebarwia. Tutaj już się super przewiesza. Jeszcze w zeszłym roku, pamiętam, marzyłam o właśnie przewieszającej się choi Wayeti Tricolor albo Kentiana Variegata. I teraz właśnie, i spójrzcie, udało mi się efekt tej przewieszającej kulki uzyskać. Udało się w tym roku, w tym sezonie. Ona rośnie jako jedyna tutaj, jako jedyna choja w tym oknie w ziemi. Tutaj jestem aż ciekawa, o, co się wydarzy. Trochę za bardzo tutaj zalałam doniczkę, muszę odlać trochę wody. Trochę odlałam wody z choi, jak ona miała, Crassy Petiolata Splash, która też się na mnie obraziła po cięciu. Spójrzcie, tak ona się teraz ma, jest trochę zakurzona. Rosną tutaj dwie sadzonki, które moi drodzy żyją, ale jakoś im nie po drodze, żeby właśnie rosnąć. Nie jest im, słuchajcie, za dobrze. O, teraz to dobrze widać. Jedna malutka sadzonka, druga większa. Ta choja u mnie miała przez długi czas jakiegoś przędziorka. Dostawała dużo oprysków i może to być właśnie powód jej powolnego wzrostu. Na razie utrzymuję ją przy życiu. Zobaczymy, co będzie dalej. Przesuniemy się teraz tutaj na tej półce. Stoi w takim kubeczku. Przymocowana mała choja. Jest to choja Mirabilis, którą, słuchajcie, też cięłam, ale ona po cięciu zaczęła całkiem fajnie rosnąć. Spójrzcie, ma takie pokarbowane listki. Jeden jest taki długolaśny, nie wiem, to był jakiś taki moment chyba z dużą ilością nawozów i dobrej ilości światła wypuszczony. No teraz trochę przystopowała, na wiosnę wypuściła parę liści, no i trochę tak wygląda, wiecie, no taki urok jest tej choi. Ona ma takie właśnie podłużne te liście, strzeliste, trochę pokarbowane. O, spójrzcie, są pokarbowane, rośnie sobie tak śmiesznie, no ale wiecie, mam sadzonkę taką pojedynczą i pozwalam jej dalej rosnąć w całkiem niezłym świetle. Mam nadzieję, że jej się to podoba, że na wiosnę ją postawiłam właśnie akurat tutaj. I teraz, moi drodzy, o, widzicie, tam rośnie sobie ten kubeczek, w tym miejscu dokładnie.
postawione. Natomiast tu mamy choję, aha, już Wam mówię jaką, 0,29. Muszę tutaj muszę tu podnieść aparat, ona całkiem nieźle rośnie. Też tutaj w nowym sezonie jakieś tam listki powypuszczała, jak widzicie wcześniej miała tylko gdzie mój palec jest tutaj, te dwa, natomiast to wszystko tu wypuściła, także coś tu się zaczęło dziać. Ona też ma przepiękny wzór na liściach, takie żyłki, o widać to właśnie w tym momencie pod światło idealnie. No i moi drodzy, teraz od tej półeczki, jak widzicie, tą choję Wayeti, Vibergier, Finlaysonia Leia Garden, Crassi Petiolta Splash, Mirabilis i AH029 rosną sobie tu właśnie przy tej półeczce. Na dole znajdują się te chojki, teraz skąpane w fajnym świetle popołudniowego słońca. Już jestem. Zmieniłam perspektywę, zmieniłam ustawienia, żeby tu był lepszy teraz widok. No słuchajcie, Tiger ma się wspaniale. Jak widzicie, wypuszcza tutaj mnóstwo nowych pióropuszy, nowych liści z przepiękną wariegacją. Służy mu tutaj, o spójrzcie, jaka piękna wariegacja na listkach, takie paseczki. Służy mu tutaj to miejsce, on ma dużo rozproszonego światła. Rośnie w hydroponice cały czas, w tej dużej donicy, w której ostatnio go, do której go ostatnio przesadzaliśmy razem. No i spójrzcie. Liście ma coraz dłuższe, coraz niżej sięgają. Robi ta roślina niesamowity efekt w pokoju. Jak się na nią patrzy, gdy się tu przychodzi, to naprawdę ta zieleń uspokaja. Te liście już tutaj się zrobiły naprawdę ciężkie. Tu widać najnowszy, który łapie słońce, jest jaśniutki, ładnie wybarwiony. No i ten Tiger tu jest naprawdę takim mocnym punktem. Tam widzicie nowe liście. W stronę ściany też z nowej sadzonki się wybiły. Pięknie rośnie, jestem bardzo zadowolona. Tu najdłuższy. Spójrzcie, jaką on długość tutaj osiągnął. Obok tutaj postanowiłam postawić, w sumie mogę tak powiedzieć, Philodendrona scandensa micansa, ponieważ on lubi światło i jak najbardziej tu się pięknie prezentuje. Te jasne żyłki micansa w środku, widzicie, na tej szmaragdowej blaszce liściowej, fajnie tutaj korespondują do neonowej zieleni tego Tigera, tej pięknej paproci. No i mikansik, zobaczcie, trochę mu się podrosło, trochę go przycinałam, jest mu tu ogólnie dobrze. Też ma tutaj o wiele, wiele więcej światła niż na poprzedniej miejscówce. Spójrzcie, wygląda to naprawdę fajnie. A tutaj, kochani, Aglaonema Maria Cristina, która też lubi to miejsce, schowana za Tigerem. Słuchajcie, dopiero tu postawiona, wypuściła tam dwa babyki. Jak widzicie, są to prawdziwe babyki odrosty tej Aglaonemy, dlatego ona też się tak tutaj trochę pochyliła. Ja teraz manewruję tu aparatem, troszkę może trzęsę obrazem, choć staram się naprawdę tu za statyw trzymać, żeby nie trzęsło. No chcę Wam tutaj pokazać te babyki, więc wyciągnę rękę, spójrzcie. Pięknie, niech się zagęszcza, fajna aglaonema, bezproblemowa. Miałam kiedyś dwie sadzonki w doniczce, jedną puściłam w świat, jedna ta została i właśnie wynagrodziła mi czekanie tymi dwoma dzieciaczkami, więc niech sobie rosną. Niech się zagęszcza, bo naprawdę jest to fajna aglaonema. Trzecia taka z tych srebrnych u mnie w domu, obok Silverado i Silver Bay. Tutaj mam kolejną półeczkę chojową i tymi chojami się w sumie zajmowaliśmy ostatnio. Rośnie tutaj Crinkle 8, rośnie tutaj choja Crinkle 8, choja Sunrise, Matilde, Carmele tam. I tu widzicie, największa zmiana to jest ta choja Buoti, która mi się tutaj ciągnie od tego krzaczka. Tamte choje Chicken Farm, Sabach i DML z jakimś numerkiem. No tutaj nie ma jakichś dużych aktualizacji, natomiast tutaj na uwagę zasługuje ta choja Pacha Ravalai. Nie, choja, kochani, już Wam mówię, choja AH1012 wypuściła tutaj przepiękny duży liść. Jak widzicie, o tutaj wypuściła przepiękny duży listek. Oczywiście są trochę rośliny przykurzone, jak to po urlopie. I tu mamy jeszcze choję, która też się budzi. Choja Peninsularis Yellow Corona, która wypuściła
takiego ładnego, młodego listka właśnie z takim spleszem, jak widzicie. No także fajnie, bo tutaj te choje były przeniesione z regału, który mało doświetlałam. O mały włos bym ich nie straciła. Chodzi mi o te mniejsze doniczki. Więc tutaj im daję teraz szansę na regenerację w słońcu, na słonecznym parapecie. No a tu jest wszystko bez zmian. Kwiatostany w choi. Kwiatostany choi Sunrise przegapiłam przez urlop. Natomiast to, co jest fajne tutaj, warte zaktualizowania, to być może tutaj ta ścianka. I te rośliny, tak jak zostawiłam je podczas urlopu, tak one tutaj wyglądają. Wymagają ewidentnie doglądnięcia. Na pewno ten Stindapsus Dark Form, Trebi Dark Form, mógłby być umyty i podlany, to po nim widać. Mamy tutaj też Epipremnum Global Green, jest tutaj też Epipremnum Golden Photos, które gdzieś się tam rozplątało, wypuściło nowe przyrosty, ładne, neonowe. Rozrasta się całkiem nieźle w tym miejscu, jest to najlepsze miejsce na tą chwilę, jak ja mu mogę dać. Tutaj mamy choje belle, zobaczcie, mimo takiego lekkiego płócienia daje radę, kwitnąć nie musi. Nigdzie indziej nie mogę jej ulokować. Tu jest Stindapsus Silver Lady, właśnie, to jest ten Silver Lady z Netto. Po przesadzeniu do mniejszej doniczki, spójrzcie, coś tam nie gra mu, ale reszta liści wygląda całkiem ładnie, więc już nawet zaczął się tu przewieszać. Także to są jego nowe przyrosty, bo jak przesadzaliśmy, no to nie miał takich długich pędów z liśćmi. Tutaj widać też delikatnie jaśniejsze liście, zobaczcie, które są oznaką tego, że rośnie. Ten jest akurat jakiś dziwny. Może jakaś gąsienica go tutaj podjadła. Nie wiem. Ma też parę właśnie po przesadzeniu tam suchych liści. Muszę to poobrywać. No i tutaj mamy, kochani, Moonlighta, który przestał już produkować te plamy na liściach. Także chyba celuje z podlewaniem, z nawożeniem. Też wypuszcza dużo nowych. Jest to taki czas, zauważyłam, korzystny dla moich Stindapsusów. Także Moonlightik też tutaj odwrócony do światła, tą częścią kaskadową przewieszającą się, rozrasta się ładnie. Także tak się to prezentuje. Tu jest jeszcze projektor akurat zamówiony z temu. No i tu mam wolne miejsce. No nie, w sumie już nic nie ma. Jest kratka, dwie makramy wiszą, w jednej jest choja bella, a druga makrama jest aktualnie pusta. Także albo ją zdejmę, albo coś tu ulokuję. No i tak ta kratka z pnączami się prezentuje z daleka. Całkiem mi się podoba ten efekt. Niech się rozrasta wszystko ładnie. Zobaczcie tutaj u góry, co się dzieje, moi drodzy. Tu u góry jest moja szklarnia Acker Bar i doniczki roślin, które wyleciały z mojej kolekcji. Szklarnia też już jest opróżniona i nieużywana. I co tu się dzieje na dole? Mamy rośliny tutaj na pierwszym piętrze, jakieś poustawiane, niedobitki. I to pudełko ze Stindapsusami. Uchowała się tu też jedna choja od Damiana, choja Retusa. A tutaj na dole, spójrzcie, Philodendron Campos Portoanum. I te roślinki jako zestaw do wydania. Tutaj mamy piękną sadzonkę Philodendrona Epipremnum Global Green. Tutaj jest coś do sprzątnięcia, kochani. Jakieś tam koszyczki, doniczki i kwietnik, który będzie wieszany do sufitu. Został on nadesłany przez Kasię, moją patronkę. Także tutaj myślę właśnie, gdzie mu znaleźć najlepsze miejsce na moje pnącza. A tu na dole już nie ma roślin, jest moja praca. Roślin tak na dobrą sprawę zostało tylko tutaj jedno piętro. Raczej mi się tu nie uśmiecha, żeby nadal doświetlać roślinę w tym miejscu. Także regał jest do wysprzątania i tu będę powolutku jeszcze gdzieś szukać tym roślinkom nowego miejsca. Spójrzcie, jak pięknie tutaj rozrosło się Epiphyllum occipetalum. Patrzcie, ile ma w dół fajnych przerostów. Super się tutaj ukorzeniło w tej doniczce. Jak parę miesięcy temu przesadzaliśmy, no to ona się tu zaaklimatyzowało, podjęło wzrost. Nie wiem do końca, o czym świadczą te chude witki. Być może one później będą grubsze za jakiś czas.
zaobserwowałam, że one się tam delikatnie miejscami już zaczynają pogrubiać. O, na przykład w tym miejscu po prawej stronie. No, także ono tutaj sobie rośnie, jest już ładnie ukorzenione i ma takie miejsce właśnie przy zachodnim oknie. Zobaczcie, w ścianie, w makramie sobie ładnie wisi i rośnie. Jest tutaj taką ozdobą solo, bardzo, bardzo ładną. Bardzo lubię tą roślinę. Będąc w salonie, nie można pominąć też mojej monstery Adansoni Monkey Mask, która wygląda całkiem nieźle. Na dole po tym urlopie jakieś tam są przesuszenia, plamy na dolnych liściach, ale im idziemy bardziej do góry, tym ona wygląda piękniej. W nim oknie na takim stołeczku, bo też jak możecie zauważyć, nie ma tutaj już tego kwietnika białego, który stał. Też został zlikwidowany, wyniesiony. Część roślin z niego też po prostu wybyła z naszego domu. Także jak widzicie, duże redukcje przeprowadziłam. Natomiast małpka została, jest w takiej dużej donicy, do której w takiej osłonce widzicie plecionej z Home and You, do której też wkładamy choinkę na święta jako osłonkę. No na razie jest w niej moja monstera Adansoni Monkey Mask. Ona była cięta już kilka razy, dlatego nie jest taka wysoka, bo mamy już ją za 3 lata, może 2. Hodowana od malutkich sadzonek, także na razie nie planuję jej przycinać, choć już tam widać taki o przyrościk, który gdzieś tam wybujał w bok. Spójrzcie. I już można by go gdzieś tam do palika zaplątać. Kiedyś miałam przedłużać jej palik, jednak wybrałam cięcie. A teraz jeszcze nie wiem, co z nią zrobić. Kiedyś miałam jej przedłużyć palik, jednak wybrałam pocięcie jej, a teraz nie wiem, co tu robić. Jak widzicie, ma tam troszkę właśnie takich przebarwień, ale u góry już jest wszystko ładnie. Jest tutaj nadal ładną ozdobą. Spójrzcie, tam rośnie epifyllum i teraz pod tym epifyllum będę się przeciskać, żeby Wam zaktualizować tutaj te wszystkie oto roślinki. No i na tym parapecie mam ich naprawdę sporo. Pierwsza ważna zmiana jest taka, że nie mam tutaj już filodendrona melanochryzum i tego splendida, ponieważ on mi złapał w ciornastka, był na takim wysokim paliku przy ścianie. Miał fajne miejsce do pięcia. Natomiast tak, nie nadążałam nawilżeć tego palika. Tam jest jeszcze sznurek od rolety i po prostu te nowe liście wszystkie się haczyły. Złapał mi w ciornastka. Filodendron splendid, który też z nim rósł mimo dobrego światła i wszystkich tych fajnych warunków, no nie dał rady, nie rósł jakoś spektakularnie, więc ja się go pozbyłam, po prostu wylądował w śmietniku i odczułam wtedy naprawdę duży taki spokój wewnętrzny. Cieszyłam się, że już nie mam tu zagraconego tego parapetu. Natomiast została ze mną nadal ta oto, kochani, to syngonium panda, które podczas urlopu było mocno przesuszone. Odrywałam tam dużo liści takich suchych. Natomiast tu je związałam, słuchajcie, wygląda nieźle. Na razie może sobie tutaj stać, chociaż nie wybarwia się ładnie na zachodnim parapecie. Czegoś jej tutaj musi brakować, ale cieszę się, że przetrwała ona to przesuszenie. Natomiast ładną ozdobą tego parapetu, jak widzicie, kształtem, jakby fakturą, kolorem jest ta Sansevieria, która już była wielokrotnie w moich ulubieńcach i teraz Wam ją tutaj przybliżę. Ma ona tutaj mnóstwo przyrostów, jak widzicie. Tu mamy nowy przyrost, cały czas gdzieś tam z ziemi też są takie małe zielone, o tutaj na przykład dzióbki, które wypuszcza. Także ładnie się ukorzeniła. To jest Sansevieria z Lidla Silver Lady. Był odcinek, jak ją kupiłam. No i słuchajcie, znowu zaczynam doceniać, moi drodzy, Sansevierię. Nie będę ich miała, wiecie, całe parapety, ale jedną Sansę Moonshine wywiozłam na działkę, stoi cały czas na dworze i po prostu tak przyspieszyła ze wzrostem, tak się pięknie wybarwia na tym słońcu,
wypuszcza babyka. Tutaj mamy choję. Wreszcie jakaś choja w moim salonie. Już tutaj Wam ją odplantuję. Spójrzcie, nie wiem jak ten filek tu wrósł. W nią jest to choja Natalie. W odcinku hojowym ją widzieliście. Spójrzcie, jaka ona jest piękna. To jest ozdoba sama w sobie. Ma na sobie jakieś pyłki, to nie są szkodniki, właśnie sprawdziłam. Wypuszcza młode listki, chociaż tak jak Wam mówiłam, po tym zawinięciu tutaj te wzrost tych listków trochę przystopował. Wypuściła ładny pęd, na którym są młode listki, jak widzicie. Także ona tutaj też fajnie sobie przyspieszyła, no ale wygląda bardzo ładnie, jest taka pełna. Bardzo mi się takie choje, takie witalne podobają. Tutaj mamy przepięknego filodendrona Painted Lady, na którego, jak się okazało, nie mam za dużo miejsca. Spójrzcie, on jest po prostu cudowny, wypuszcza coraz większe. To jest poprzedni liść. Spójrzcie, jaki śliczny, pięknie wybarwiony, czerwone łodyżki. Nie uciekaj mi, pokaż się, spójrzcie, jest ogromniaste. Byłby jeszcze większy na pewno przy paliku. Rośnie sobie ten filodendron w hydroponice. Kolejna roślinka, z której cieszę się, że w ogóle rośnie. Spójrzcie, jest to przepiękne syngonium Green Velvet, które miało na sobie mszyce, ale suminem je spryskałam w sprayu i widzę, że problemu się pozbyłam. Za nim rośnie również syngonium Venlandii. No i spójrzcie, syngonium Rai, które rosnąć nie chce. Tutaj mamy to Green Velvet, muszę je chyba przypiąć, bo tak dziwnie tutaj porosło. Obrócę je tutaj do światła, zobaczcie, teraz w ten sposób. No te sadzonki były zmarznięte, przy samym tyłku obcinane i z takich ogryzków ukorzenionych odbiły, także bardzo się cieszę. A tu jest moja gwiazda, jedna z moich ukochanych choi, czyli choja Villosa Caodang Vietnam. Zobaczcie, Caodang, Caodang, no wybaczcie, nie wiem jak się wymawia te wszystkie chojki. Spójrzcie, jakie produkuje ogromne już liście, piękne, błyszczące. Bardzo jej się podoba zachodni parapet. Patrzę, czy coś po niej nie łazi, ale nie. Na szczęście tutaj się ciągnie, ona ma długie międzywęźle, to jest jej jedyny minus. Reszta jest wszystko super, ona sobie tam ten pęd puściła gdzieś. Te liście będą sztywniejsze, to też ją znowu potnę do zagęszczenia lub podzielenia się. Oglądałem jakiś film i stwierdziłam, że za bardzo czasami trzęsę aparatem, trzepię, chcę coś pokazać, ale nie wygląda to dobrze finalnie, więc teraz postaram się tego nie robić. O, i widzę, że mszyca mi wróciła na parapet, zaraz zobaczycie, na którą choję. Tutaj mamy, kochani, coś, co nie wierzę, że się odrodziło od korzenia też. Możecie zobaczyć, że tutaj odbiła moja begonia Sizemore. Ma dużo młodych ślimaczków. Ona była cała przycięta przy tyłku. Nic tu nie było w tej doniczce. Zostawiłam, podlewałam, bo po prostu ją przesuszyłam i cała mi klapła, więc ona mi się tutaj odbudowuje. No kurczę, lubię tą begonię. Jest naprawdę fajna. Jak widzicie, taka włochata była. To duża sadzonka, kwitła mi. Wybaczała wiele przesuszeń, no ale już w pewnym momencie przesuszenie było takie, tak ją zaniedbałam, że no padła mi i te liście się już nie podniosły. Cieszę się, że teraz odbija. A mszyca mi się pojawiła niestety na mojej pięknej hoi, jak ona się nazywała, wersji Tilata Moonshine, Moonshadow, która wypuszcza sporo młodych listków. No ale właśnie one, te młode listki są całe w mszycach. Będzie ona spryskana suminem i to na pewno jej pomoże. Na tym listku widać. O, może zobaczycie, mam nadzieję, że tak. Małe paskudy, które po niej chodzą. O, jest pokryta tymi mszycami, więc ją od razu stąd ściągam. Wystawię na parapet i spsikam. Tutaj mamy choję. Już Wam pokazuję. I już ją tutaj muszę dobrze obejrzeć. Niestety przypala się, ma za dużo tego słońca. Jest to choja Loki, ale
No mimo wszystko też miałam problem z mszycą, też ją spryskałam i się odratowała. Trochę tam te soki ma wyssane, trochę liście przypalone, ale przez całe wakacje na przez całe wakacje na zachodnim parapecie dała radę i całkiem ładnie rośnie. I też jej się podoba, że jej dałam podporę. Także hoja Loki sobie tutaj nadal rośnie. A, wiem skąd ta mszyca uciekła na hoję Moonshadow. Bo wcześniej też ta hoja ją miała i pryskałam, pamiętam. Właśnie mi tu mszyca jakiś czas temu weszła na parapet. Mowa tutaj o hoi Rigidzie, która była bardzo poparzona przez słońce na południowym parapecie. Przeniosłam ją tutaj na ten... jakie pędziska popuszczała. Dobrze, dobrze, niech rośnie. Trochę ją tu muszę ogarnąć. Już Wam zbliżam. Teraz ma ładne, zdrowe liście. Te poparzenia trochę się uspokoiły, wyciszyły. Hoja Rigida sobie ładnie rośnie. Nadal będę teraz znowu trzęsła aparatem. Proszę bardzo. Ładnie wygląda. Całkiem niezłe te liście. Tutaj jest jakiś nowy. No, jest dosyć miękki, taki ładny. Tu wypuszcza nowy. Ten był cały w mszycach. Być może dlatego jest taki delikatnie zdeformowany. Nie wiem, czy tam coś na nim jest. Nie, to są jakieś pyłki. No i te pędy są tutaj dwa rosnące, takie, słuchajcie, witki. Już tu nie będę zmieniała. Tak ona się teraz prezentuje. Spora hoja. Hoja Rigida. I na stoliczku tutaj, na którym się dzieci bawiły ciastoliną, mamy jeszcze tą hoję Moonshadow. W pełnej okazałości, wypuszczająca ładne liście. No niestety... Tutaj będzie lepiej chyba widać to, co na niej tam siedzi, na tym listeczku, o, tutaj malutkim. Przejdziemy sobie teraz troszkę dalej. Żyje jeszcze w całkiem niezłym zdrowiu, choć przesuszany nieustannie mój pieniążek Pilea peperomioides. Jak widzicie, jest mega klapnięty. Tu na nim mszycy nie ma. Kiedyś też mi zjadły go mszyce, znaczy jego poprzednika. A ten nieodmiennie tu kilka lat, no minimum 2,5 roku się trzyma. Także słuchajcie, przestawiłam go tutaj do takiej, o tu jakieś też suchołki trzeba po urlopie podlać te rośliny. W takiej doniczce go posadziłam na razie bez odpływu. Tutaj pozytywne zaskoczenie, bo ja tutaj słuchajcie, już Wam zbliżam jedną tą hoję. Tutaj, kochani, mam miłe zaskoczenie, bo ja tą hoję dosyć mocno pocięłam. Jest to hoja Vitellionoides. Ona mi się bardzo, bardzo podoba. Wypuszcza tu młodego listka. Spójrzcie, jaki piękny. I wypuściła też tego liścia. Taki ciemnozielony. Bardzo ładny. Oj, tutaj coś pęknięte, albo po prostu... Jak rósł, to się o innego liścia gdzieś tam opierał. No i ona sobie tak właśnie kłębiasto zaczęła rosnąć, zagęszczać się, więc mam nadzieję, że już teraz ładnie mi pójdzie i nie będę długo czekała na jej nowe przyrosty. Myślałam, że mi się szybciej, wiecie co, jakby odbuduje po cięciu. Musiałam się trochę naczekać. Zobaczcie, jaka jest piękna. Jak widzicie, tutaj większość tych roślin, zwłaszcza hoi, mam w hydroponice, w kamyszkach. Tego pieniążka mam w ziemi. I tutaj kolejna zmiana. Nowa donica dla hoi Michele z taką osłonką została skomponowana. Bardzo mi się ta hoja podoba. Jest to hoja podobna do hoi tam Nathalie. Zobaczcie. Ale ma większe liście. Też jest taka pełna. Kombinuję tutaj ze światłem, bo mimo, że jest pogoda deszczowa, nie ma prześwietleń związanych ze słońcem, no to teraz mamy niedobory światła i czasami trochę podbija miso, czasami obniża miso i tak sobie skacze, wiecie, żebyście coś zobaczyli, ale ta hoja Michele tu jest moją naprawdę ulubienicą. Ładnie tutaj się pozaplatałam i ma bardzo ładną doniczkę, jedną z moich ulubionych. Fajny efekt to tworzy, może ładniejsza podpora, niedługo im się... Jezu, ciągle się potykam o ten stolik dzieciaków. Dobrze, że nie ma tutaj tego
znowu kwietnika, bo bym miała dużo odsuwania. Natomiast zostały jeszcze nam do obejrzenia te półeczki. Spójrzcie, na pierwszy rzut moje Epipremną Snow Queen, które ucierpiało na niedoświetlanym regale z braku światła, ale słuchajcie, trzyma się, rośnie w hydro, w tej półeczce tutaj. Trochę je zakręciłam. Ma się całkiem nieźle, zaczęło rosnąć, już nie ma takich czarnych plamek na liściach, tak jak tam widzicie, z powodu braku światła. Także myślę, że będzie z nim dobrze. Tutaj mamy Hoję Nunę, która bardzo ładnie sobie tam gdzieś wypuszcza młode pędy. Te wszystkie rośliny tu rosną w hydro. Ona się ładnie zagęszcza. A tutaj Hoja Lobby Orange, która była pryskana na szkodnika i to jej pomogło, bo zaczęła zdrowiej rosnąć. Chyba też siedziała. Nie wiem, czy tu coś widać. Mam naprawdę w dłoniach ciężki aparat. Zobaczcie. Hoja Lobby Orange. Hoja Lobby Orange w postaci takich dwóch pędów też tam ruszyła z nowymi liśćmi. Stała długo w miejscu, dopóki nie spsikałam jej suminem w sprayu na szkodniki, tam przędziorek, mszyca i tak dalej. Tutaj zobaczcie, Hoja Wilbur Graves nadal stoi w miejscu, mimo całkiem niezłego stanowiska, natomiast mogą ją przysłaniać te pędy kaktusa zygzaka, który pięknie tutaj rośnie. Bardzo ładnie. Spójrzcie, wstawiłam go w terakotowej doniczce do osłonki, bo on dużo pije, a z podstawki mi się zawsze wylewało. Tu jeszcze Wam mogę dać zbliżenie na to moje Epifyllum. Mogłabym je wyczyścić ładnie olejkiem nim. Na pewno by dało to odświeżenia i takiej nowej, witalnej energii tej roślinie. Zygzaczek ma się spoko, tylko muszę go koniecznie przesadzić, żeby to miało ręce i nogi. Jak widzicie, przy tej operacji ostatnio też trochę nabałaganiłam. Tutaj rośnie w tej doniczce kaskadowo przepięknie Hoja Curtisi. Spójrzcie, cały czas wypuszcza młode przyrosty, młode listki. Robi mi tutaj taką fajną, gęstą firaneczkę z tych pędów. Cały czas tutaj się obijają o mnie pędy Epifyllum, które tutaj wisi. No i z tej strony czerpie zachodnie słońce. Oj, nie będę tego wyciągać. Tego właśnie trochę nie lubię, ale ono tu ruszyło. Spójrzcie, moje Sebu Blue, Epipremnum Sebu Blue. Nie wiem, czy go nie wytransportuję tam, gdzie ten Stindapsus był w makramie w sypialni, bo jest wolna makrama, widzicie. Tam będzie na nie chyba dobre miejsce, a tu się zrobi trochę przestrzeni, no bo tak tą półkę... Znaczy od tamtej strony to wygląda super, tam jest kaskada liści ułożonych do słońca, natomiast tu jest ciężko. A tutaj mamy Hoję nawet... Nie wiem jaką, powiem Wam. Hoja Panchoy. Tak, Hojka Panchoy. Dużo Hoi jeszcze mam w witrynie Detolf, ale tam dzisiaj Was nie zabieram. Hoja Panchoy przepięknie też tutaj sobie radzi w zachodnim, na zachodnim stanowisku. Także to są wszystkie roślinki tutaj, które Wam miałam do pokazania. Jak widzicie, parapet jest cały w roślinach. To mi do końca nie przeszkadza. Natomiast może za dwa okazy jeszcze tu jest za dużo. Na przykład ten Philodendron Painted Lady, którego uwielbiam. Natomiast widać ewidentnie, że nie ma tutaj miejsca do rozrostu. Wiecie, jeszcze Wam się tak zwierzę, że stwierdziłam, że wiecie, nie mam jakichś tam tuneli, growboxów. Nie mam ogromnych pomieszczeń, pokoi, mieszkam w małym mieszkaniu, więc rośliny, które się rozrastają do dużych rozmiarów, no nie są jednak dla mnie. Z bólem serca chciałam w pewnym momencie mieć je wszystkie, bo uwielbiałam, nadal uwielbiam rośliny, ale teraz już dojrzałam do tego i mierzę swoje siły na zamiary, stąd te redukcje ostatnio u mnie, ale powiem Wam, że czuję się o wiele lepiej, jak zmniejszyłam ilość roślin. Natomiast te wszystkie tutaj okazy raczej już zostają ze mną, zwłaszcza moje ulubieńcy. Nadal jest ładnie i zielono. Rośliny cieszą oko. I w tym momencie, jak nie ma już takiego przepychu, no to faktycznie dają uspokojenie, a nie przytłoczenie. Tutaj tą Hojkę już, słuchajcie, dałam jej oprysk. Jest już spryskana suminem. A tutaj mamy jeszcze, bym zapomniała, w tym rogu
syngonium, mix syngonium mottled, czyli mojito. Proszę, zobaczcie, też jeden z moich ulubieńców. Piękna roślina. Staram się tutaj uwidocznić jej piękno w obiektywie. I tu jest połączona z batikiem, który też pięknie rośnie. Uważam, że to ciekawe połączenie. Rosną sobie w dużej doniczce hydroponicznej. I no dobrze im jest tutaj na zachodnim parapecie. Jakieś dzieci krzyczą. Na zachodnim parapecie. Akurat dzisiaj jest deszczowa pogoda, bo nagrywam w inny dzień, ale one tutaj lubią to stanowisko. Jak widzicie, mają się nadal wyśmienicie. Teraz się przeniesiemy do, kochani, kuchni. Mam tutaj prezent. Świecę sojową o pięknym zapachu od Noel Soy Candle. Czyli od Natalii, od mojej patronki, która wyrabia przepiękne świece, woski. Jeszcze jesienią sobie wrócimy do tego tematu, ale podlinkuję Wam jej Instagrama i kontakt do niej, ponieważ ona realizuje zamówienia i fajne właśnie produkty tego typu wytwarza. Także tutaj polecam. Są tutaj sadzonki pomidora, które zostały wysiane przez moją córcię. Niedawno nie będzie już nic z nich, ale ona sobie je podlewa. Wysiała je z nasionek sama. Posadziła przy mojej niewielkiej pomocy. Więc to był taki zestaw, więc po prostu one sobie tu rosną. A tu jest przepiękny Syndapsus trebi, który powędruje do jednego z moich patronów. Przepiękna sadzonka. A dlaczego się nim podzielę? Ponieważ u góry mam mojego Syndapsusa trebi, który tutaj metr od okna zachodniego, kuchennego i salonowego sobie rośnie. Spójrzcie, przepięknie sobie radzi. Bardzo mi się podoba. Dużo listków produkuje. Jeszcze sobie pozwolę przejść z tej perspektywy. Złapać ostrość, spójrzcie. Żadne szkodniki się go nie łapią. Żadne choroby, żadne przesuszenia nie są mu straszne. Dlatego mojego dubelka chcę podarować komuś, aby też się mógł cieszyć tą wspaniałą rośliną. Tutaj, kochani, kiedyś było hojowo. Zrobiło się mniej roślinnie, bardziej termomiksowe, jak widzicie. Mam od maja nowy nabytek. W moim domu zagościł Thermomix. Nadal sprawdzam jego możliwości. A obok niego rośnie sobie tutaj wysoko hoja Zambales, upchnięta. Tutaj miałam makramy, wszystkie je pościągałam. Też mi się zrobiło lepiej, mimo że efekt mi się na początku podobał. Tak lepiej. Obok Thermomixa, czajniczka ekspresu. Mamy tutaj donice z syngoniami. Syngonium Three Kings, które wypuszcza takie fajne, ciapkowane listki. Jeden z moich ulubieńców. Oraz syngonium Neon, które wypuszcza takie jasno-różowe liście. O, tutaj ten kolorek fajnie jest podbity, bo tak to jest za dużo światła od spodu. I jeszcze mamy tutaj jedno syngonium Ormnak, którego najnowszy... Jeszcze mamy tutaj jedno syngonium Ormnak, którego najnowszy listek tu widzicie. Taki trochę zdeformowany, bo się rozwijał bez światła. Tam też jest donica syngoniowa, ale widzę, że z nią nie jest łatwo. Nie jest z nią dobrze. Tam będzie się trzeba przyjrzeć. Rosły tutaj Emerald Gem Variegata i Aurea. Także zobaczymy, co tam się wydarzyło. Niedobrego niedługo. No i też tutaj po urlopie, zobaczcie, są suszki przy moim pięknym Epipremnum. O! Happy Leaf. Postaram się nie trząść aparatem. Happy Leaf ma się pięknie, niezmiennie, tylko że ja je ucięłam, bo tam już przerastało do góry. No mówię, już daj sobie spokój. Już mówię, trochę za dużo. Za dużą wysokość przybrał. I teraz znowu sobie może rosnąć i wypuszczać swoje piękne liście takie. Jak malowane, raczej tego epi też bym się nie pozbywała z domu. Mi się bardzo podoba. A tutaj... Aha, tutaj mamy jedną sadzonkę też mottled. Spójrzcie,
ładnie zaczęła rosnąć. Emeraldzik też jakieś listki wypuszcza, ale któraś tam sadzonka po prostu mi padła po tym przesuszeniu. No i tu jest tak, wiecie co, też trochę zbite, bo za bardzo nie mam gdzie postawić, choć nie wygląda to najgorzej. Tworzy taki zielony zagajnik. Taki zielony zagajnik to tworzy. Są to też jeden z moich ulubionych roślin i tak, wiecie, się bije z myślami, co tutaj jeszcze z tym zrobić. I na zakończenie, kochani, agleonemka, która rośnie tutaj w bardzo ciemnym, mocno rozproszonym świetle. Przycięta nożyczkami przez mojego synka na dole. Ale wypuszcza tutaj, jak widzicie, młody liść, także rośnie sobie. Jest to Aglaonema Silver Bay, bardzo malownicza też. Bardzo ją lubię, ona tutaj tworzy taki zielony akcent pod telewizorem. I obok mojego Detolfa widzicie tutaj jeszcze Epipremnum Aureum. Detolfa na razie nie pokazuję, bo no jest tam też, jak widzicie, sporo roślinek, które już też niechętnie doświetlam. Jestem zmęczona włączaniem, wyłączeniem witryny. Tam się jakaś sadzonka nie przyjęła, zmarniała. Gdzieś mi się to tak jakiś miesiąc temu, półtora miesiąca temu obróciło w zupełnie inną stronę, jeżeli chodzi o doświetlanie. Natomiast to Epipremnum jeszcze Wam chciałam tutaj pokazać. Obok niego widzę, że jeszcze są wciśnięte mazaki. Dzieci, także ekstra. Zabieram się w takim razie za porządki, bo parę rzeczy tutaj dojrzałam, które są nie na swoim miejscu. Więc z tego miejsca, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak tam, na jakim etapie roślinomaniactwa Wy jesteście, czy redukcja, czy dokupywanie. Chętnie posłucham, jak to u Was wygląda. A póki co, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w komentarzach i w kolejnym filmie. Pa, pa!